miejscach, ona to jest w sobie. Romek, kurwa, nie wzrokacie. Ona to pomaga i kiedy warto nie jeść. Moim zdaniem nie zawsze warto je jeść, jak to są bardzo zdrowe, mają dużo błonnika. Lekarze nie jest, więc nie wiem, na co to bierze. Znaczy, do zbiorów zatrudniamy pracowników sezonowych, także jeśli ktoś ma ochotę pracować, to robić troszkę tego, to potrzebujemy ochronę, o to, żeby ten starczy był zdrowy i tak dalej. Natomiast, no do sezonu, tak, no to zatrudniamy pracowników tego jeszcze prawie rzucić. No co, jedna ryba, nie? Do góry. Nie, on gdzieś tam jest, bo wiesz, tą techę tam. Trochę hamulec sobie przypiąć lekko. Daj, całą żółkę sprawdzić. Ale ma gór. Na tą stronę. Wiecie. Jak będzie ciągnęło, to pójdź żółkę. Od dołu. Pójdź teraz. Ale musiał nóż zrobić, żeby nie było. Tu dalej pod dwie. No i to. Ale poczekaj, to nie tam. Nie szar. Nie zacinaj. Przepuścił je pan? Jasne. Już poszedł. Już, i nie kręć więcej. I w górę, dobrze, ale nie kręć więcej. Nie możesz tak bardzo, Wojtek. Teraz zwijaj. I nie kręć. Nie zacznij. Spokojnie. Nie mógł przekształcić. Spokojnie. To nie jest ryba. Bardzo ciekawy hol. Tutaj na tym stawie są duże ryby. Ciekawe, co to jest. To na mura może być. Tam taki spławirysiek. Spławik już widać, także około 2 metrów jest spławika. Za wolno pływa na karpie. Karby trzepał się. Ale ty patrz na głowy. Nie kręć, nie kręć. Mówią, że to amur. Zobaczymy. Nie, lepiej nie. To jest 20. Żyłka główna 0,12, także bardzo delikatny zestaw. Tutaj trzeba naprawdę ostrożnie. O, to wielka ryba, Wojt. No wielka, ale on niepotrzebnie tak zacina cały czas i kręci. Ale dobra, już nie kręć. Trzymaj go na kiju tylko, o. I nie szarp do tyłu, tylko trzymaj go na kiju. Nie się tu zawody idą pełną parą. No, luz. Dobra, i teraz trzymaj sobie go. Chociaż żebyśmy to zobaczyli, ja życzę ci, żebyś wyciągnął, nie? Ale... A, lepiej, żebyś wyciągnął, spróbuję się. Nie idź do tyłu, nie idź do tyłu. I wędka do góry. O. I tak, i powoli. Tak. I nie ciął. On sobie robi swoje. Nie kręć bardziej. No stąd podejdzie, chłopie, jeszcze pod wyspę. Zobaczysz. Nie, no zależy, co sobie, gdzie jestem pod wierakiem, nie? No jest już coraz bliżej brzegu, ale ryba nie daje za wygraną. Wszyscy jesteśmy ciekawi, co to takiego. No ale walka bardzo ładna. No szkoda, że ta żyłka, moim zdaniem z 12 to jest za delikatny sprzęt, ale... A teraz odchodzi znowu.
Hamulec ustawiony tak, że cały czas ryba wybiera żyłkę z kołowrotka. No przez to właśnie, że no i odjeżdża teraz znowu, odjazd jest kolejny. Przez to właśnie ten hamulec jest tak ustawiony, żeby nie zerwać zestawu. No idziemy, coś tutaj widać. Ale on chyba był za poprzód. Był, niestety zerwał się. Było widać jeszcze rybę, ale niestety. No cóż, trudno, były emocje. Tak to jest w wędkarstwie. No, powtórne ciekawe branie. W tej chwili kończymy zawody. Deszcz pada tak na zmianę. Przelotne cały czas, ale za chwilę będziemy wiedzieli, co tu się stało. Ja myślę, że tam kolega na stanowisku drugim wygrał te zawody, ponieważ on cały czas coś tam wyciągał, jakieś okonki, drobiazgi. Chyba że tutaj tą rybę wyjmiemy, no to wszystko może się zdarzyć. Także to się zaraz okaże, a tymczasem powiem wam jeszcze, że po zawodach zaraz idziemy na grilla, kiełbaski przygotowane, idziemy na wyspę, tam dalej jest w tej chwili, stąd nie bardzo widać. Ale tymczasem zajmijmy się tutaj tą atrakcją, która gdzieś jeszcze w wodzie pływa. Wygląda to na karpie, oczywiście zawody młodzieżowe. Dzieci tutaj po prostu jest dużo błędów, dużo szczęścia. No ale zobaczymy, bo to jest kwestia, żeby nie poluzować żyłki. Jeśli żyłka będzie cały czas napięta, no niestety, właśnie tego się obawiałem. Trudno, zawody kończymy, zaraz zobaczymy, kto złowił najwięcej. No, na zakończenie jesteśmy na wyspie. Grill przygotowany, tutaj takie fajne. Jesteśmy na wysepce. No i tutaj widzicie, gmina Trzebnica. Podium, puchary, nagrody. Rozwijamy się. Ognisko, także zaraz będziemy piekli kiełbaski. Naprawdę fantastyczna impreza. Takie są zawody młodzieżowe w Trzebnicy. No, finał w tej chwili. Grillowy. Później rozdanie naród. Ja lubię takie. I gazety wali? Czarne. No? Takie czarne są najlepsze. Słuchajcie, następny raz, następne zawody Złota Rybka będą jeszcze lepsze, na pewno. Obiecuję wam to. Będzie pogoda, wtedy będzie grzało. Jutro ci, którzy są zapisani, to startują na środkowym stawie. Dzisiaj zakończyliśmy rywalizację w kategorii 12, 14 i 16 lat. Zaczniemy od kategorii 16 lat, wręczymy puchary. Pierwsze miejsce Mateusz Bełtacz. Brawo Mateusz, proszę na podium. Puchar niespodzianka. Gratuluję. Drugie miejsce Artur Śliwiński. Brawo. O, opie. Usunęłeś się z trójki. Rysio, gdzie został telefon? Zostaw te baby przed ten telefon. Hej. Gratuluję jeszcze raz. Niespodzianka. Gratulacje dla zwycięzców. Dziękujemy. Przechodzimy do kategorii 14 lat. Pierwsze miejsce Igor Słowik. Brawo. Drugie miejsce Wojciech Koryciak. Brawo. Pechowiec, dzisiaj by miał dwie duże ryby, dzikie zapane, ale następnym razem wierzę, że mu się uda wygrać. Będzie lepiej. Będzie lepiej. Przechodzimy do kategorii liczniejszej. 12 lat. Pierwsze miejsce Marcel Szczepanik. Brawo. Marce, tą stronę znam. No, ciężko było. Tak. Z tej strony zapraszam i tutaj ma. Drugie miejsce Cezary Bobrowicz. I trzecie miejsce Igor Kowalczyk. Brawo.
Tylko że jest koła Winnicz. Nie, nie, koła Trzebnica zapisane, przepraszam. Tak? Tak, jest. Nie, tu jest koło, ale alkoholików. Niezrzeszonych. No, teraz szukamy do góry. Miejsce, Oliwier Hierczyński. Proszę tu. Igor, pokaż normalnie, jak wszyscy ładnie. Daj mu pudełko. Pudeł. Tak. I piąte miejsce Mikołaj Kuryłek. Też niespodzianka. Wiaderko. Wiaderko. Nie, wiaderko. Tak? Wiaderka rozdajemy dzisiaj wszystkim, bo to przypomnę, że nagrody są fundowane przez Komisję Młodzieżową działającą przy Okręgu Wrocław. Oni fundowali dzisiejsze nagrody. Pozostali dzieciaki, którzy nic nie dostał, które nie dostał nagrody żadnej dzisiaj. Proszę rozdać dźwięki i zaręty za nich. Stańcie wszyscy razem wokoło nich. Tutaj, wszyscy razem. Chodźcie, odsuńcie się chwilę, panowie. Odsuńcie się, zrobimy jeszcze. Proszę bardzo. Prosimy teraz do wspólnego zdjęcia wszystkie dzieci na środek. Ci, co wygrali, 14-latkowie, 16-latkowie. No, także impreza się udała, wszystkie dzieciaki zadowolone. Ja też, ja nie muszę. Odsuńcie się panowie, zrobimy szerszy kawę. Dajcie flagę jeszcze, krzywica. Ale weźcie się, przesuńcie. Bardzo fajna impreza, naprawdę koło znakomite, świetnie działa. Tak, stańcie do zdjęcia. Dla tych, którzy nie zdobyli żadnego miejsca na podium, są nagrody pocieszenia w postaci żyłek, zanęt. Bardzo fajnie. Nie ma przegranych. Uwaga, zadowoleni. Cheers. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć. Dzieciakom spokojnego powrotu do domu. Dziękuję opiekunom.